Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan w tym filmie pokażę Wam krok po kroku, co to jest Bixby Routines Jeden z widzów poprosił mnie o to, aby nagrać film na temat tej funkcjonalności i o co w tym wszystkim chodzi. Sporo osób, które posiadają najnowsze smartfony Samsunga, na przykład Samsung Galaxy S20 Plus Note 10, Note 20 i tak dalej mają taką funkcjonalność w smartfonie, ale w ogóle do tego nie zaglądają w ogóle ich to nie interesuje być może dlatego, że jeszcze nie ma jakiegoś fajnego filmu, który będzie przedstawiał krok po kroku jak dla laika, o co w tym wszystkim chodzi więc postaram się wypełnić tą lukę i być może ta funkcjonalność Wam się spodoba a dlaczego Wam się ma to spodobać? jak sama nazwa mówi, Bixby Routines czyli chodzi o to, że różne rutynowe czynności które wykonujemy na smartfonie mogą być wykonywane automatycznie poprzez procedury, które możemy dodać do właśnie Bixby Routines. Tych procedur możemy dodać dużo. 1 dwie, 10 i tak dalej. Czyli na przykład możemy spowodować, że z rana smartfon uruchomi jakąś aplikację, gdy na przykład wstajemy o godzinie 7:15, powiedzmy, włączy na przykład Spotify jakąś playlistę, o godzinie 8 ją automatycznie wyłączy, wyłączy aplikację, na przykład Spotify, włączy e, na przykład inną rozdzielczość wyświetlacza, inne ustawienia dźwięku i wszystko zrobi automatycznie o danych godzinach lub na przykład możemy to powiązać z daną lokalizacją czy tylko lokalizacją, albo gdy smartfon jest ładowany, to wtedy włącza się funkcja Always on Display, a gdy jest nieładowany, to ona się automatycznie wyłącza, więc nie musimy po prostu samodzielnie klikać. Więc pokażę wam krok po kroku, o co w tym wszystkim chodzi. Więc zamkniemy sobie na razie wszystko. Jeżeli chodzi o Bixby, proszę bardzo. I teraz po kolei. Z góry na dół przeciągamy sobie belka powiadomień Od razu Wam mówię, że nagrywam w trybie, w trybie pionowym dlatego, że w poziomym znacznie mniej byłoby widać w tej aplikacji Bixby Routines A chcę, żebyście dobrze wszystko widzieli Tutaj wybieramy sobie ikonę, która nazywa się Bixby Routines Możemy sobie włączyć lub wyłączyć Ale wtedy włączamy lub wyłączamy całą funkcjonalność Jeżeli chcemy przejść do ustawień, klikamy Bixby Routines, napis I tutaj mamy włączoną funkcjonalność Czyli pokazuj informacje lub zmieniaj ustawienia automatycznie na podstawie tego, gdzie jesteś i co robisz, a także innych parametrów. Przejdźmy do opcji szczegóły. I po kolei. Zobaczcie, na dole mamy dwie zakładki: Odkrywanie i moje procedury. Odkrywanie to są takie procedury, które są wstępnie nazwane, wstępnie skonfigurowane, a my mamy je tylko dokonfigurować, więc możemy po prostu z nich skorzystać, zainspirować się i je po prostu wykorzystać, włączyć. Więc myślę, że to jest dosyć fajne. Ale nie musimy z tego korzystać. Możemy od razu wykorzystać opcję plusik u góry. Tutaj jest taki przycisk plus, czyli dodawanie procedury własnej. Jeżeli będziemy chcieli dodać własną procedurę, to krok po kroku wpisujemy własne tutaj ustawienia. Więc zobaczcie, mamy proste pytanie. Jeśli wybierz, co ma wyzwalać tę procedurę, czyli co ma spowodować, żeby jakaś procedura czy jakieś działania zostały wykonane. Więc klikamy plus. I na przykład czas. Teraz mamy 17.31. Nie musi to być oczywiście czas, może to być miejsce według map Google, według lokalizacji. Może to być na przykład, gdy słuchawki przewodowe są podłączone, gdy stan ładowania, czyli na przykład ładujemy smartfona, czy też nie ma ładowania. Gdy poziom baterii jest na jakimś poziomie, zobaczcie, możemy sobie ustawić poziom od 5 do 100%. Tak więc jest naprawdę, naprawdę dużo różnych wyzwalaczek, które mogą spowodować, że dana procedura się uruchomi i tych wyzwalaczy może być kilka naraz, nie musi być tylko jeden zobaczcie, może być tryb dźwięku ustawiony jakiś otwarte aplikacje, e, trwa rozgrywka i tak dalej, i tak dalej, jak widzicie zostawmy na razie najbardziej podstawowy, czyli na przykład czas ustawmy sobie czas jeżeli będzie godzina na przykład 17.38 to chcemy, aby do godziny 17:39, teraz ustawiam sobie taki plan, tylko w poniedziałek, oczywiście możemy sobie tutaj różne dni ustawić, zostawmy sobie na przykład poniedziałek, gotowe, proszę bardzo, i co poniedziałek o 17:38 do 17:39 będzie ten plan się uruchamiać. Możemy dodać jeszcze inne warunki, o czym już mówiłem, na przykład miejsce, i w ten sposób możemy zlokalizować, na przykład w promieniu 150 metrów oczywiście możemy ten promień sobie zwiększyć. Na przykład w całym mieście, gdy jesteśmy. O, przepraszam. W całym mieście, gdy na przykład jesteśmy. Czy też po prostu w promieniu 150 metrów. I po przybyciu. Czyli chodzi o to, że jeżeli jesteśmy w tym okręgu. Kiedy opuszczam, to jak jesteśmy poza tym okręgiem. Po przybyciu. Tak zostawiamy. Możemy oczywiście wpisać tutaj inny adres powyżej. Gotowe. Czyli zostawmy sobie te dwa parametry. Klikamy dalej, nic już więcej nie dodajemy. Co teraz? Wtedy wybierz, do czego ma służyć ta procedura, więc klikamy plus. I chcielibyśmy, żeby w tym momencie nam się na przykład włączył Bluetooth, chcielibyśmy na przykład, żeby w tym momencie włączył nam się Wi-Fi, chcielibyśmy, żeby w tym momencie na przykład tryb sieci komórkowej to było na przykład tylko 2G. Chcielibyśmy na przykład, żeby w tym czasie jeszcze NFC się nam włączyło, proszę bardzo. Co jeszcze byśmy chcieli? O, żeby nam się włączył na przykład Dolby Atmos. O, na przykład chcielibyśmy, żeby było w trybie automatycznym albo na przykład w innym trybie. O, proszę bardzo. Chcemy, żeby nam się jeszcze coś zrobiło. Korektor O, żeby się ustawił nie na normalny, a na pop i tak warunków możemy sobie tu ustawiać, a w zasadzie nie warunków, tylko już e, tych czynności, które mają zostać wykonane to już nie są warunki, to już są czynności, które będą wykonane, czyli skutki e, no to możemy sobie jeszcze ustawić filtr światła niebieskiego, żeby się włączył zauważcie, że ja pokazuję to na jednej procedurze, a Wy tych procedur możecie dużo mieć i pomieszać je ze sobą, tak żeby współgrały więc możecie mieć ich znacznie więcej I jeszcze zróbmy sobie na przykład, że o tej godzinie włączy nam się na przykład, o tu, otwarcie aplikacji ustawimy sobie na Spotify na przykład Spotify, wystarczy darmowe konto otwórz aplikację Spotify gotowe, ale dodatkowo wypadałoby, żeby ta aplikacja nie tylko się otworzyła, tylko żeby jeszcze jakaś playlista się włączyła więc klikamy plus i tu na dół przejdźmy i tu jest opcja lista odtwarzania Spotify, proszę bardzo i tu byśmy chcieli na przykład na początek dnia, na przykład, have a great day, na przykład tą playlistę. Czyli inaczej mówiąc, na chwilę obecną tyle funkcji nam się tu połącza. Dodatkowo włączy się aplikacja Spotify i uruchomi się playlista have a great day, czyli po prostu muzyczka będzie nam działać. Więc ustawimy sobie głośność o tak delikatnie. Będziecie mieli okazję usłyszeć, że coś nam się tam włączy, prawda? Gotowe. I nazwijmy sobie tą procedurę, procedurę jako na przykład. Procedura 1 Wy możecie nazwać jak chcecie, gotowe i ja usunę wszystkie inne moje procedury Czyli na przykład tą procedurę zaznaczę, tą zaznaczę te sobie usunę i mamy jedną procedurę ustawioną w każdej chwili możemy wejść w tą procedurę możemy ją edytować, na dole jest przycisk możemy zmienić, co chcemy, coś dodać, coś ująć mamy przycisk po prawej stronie, taki minusik, więc możemy skorzystać usunąć warunki, przejść dalej, usunąć e, skutki dobra, jedną procedurę mamy od 17.38 do 17.39. Ale chcielibyśmy jeszcze dodatkowo dodać procedurę, która o 17.39 wyłączy kompletnie aplikację Spotify, bo aplikacja Spotify przestanie nam grać o 17.39, czyli ta playlista, ale nie wyłączy się aplikacja, a chcielibyśmy, żeby się wyłączyła. Więc dodajmy jeszcze jedną procedurę. Dodaj, co jeśli, czas 17.39 do 17.39, bo tu akurat. Wystarczy, żeby się wyłączyło. W ten dzień wystarczy tylko i wyłącznie. OK, więcej warunków nie dajemy. I tutaj dodajemy sobie skutek. I na samym dole yy, tu mamy: zamknij aplikację. O, w tym miejscu widzicie? Tu mamy taką opcję. I teraz znajdujemy Spotify. Gotowe. OK. I powiedzmy, oczywiście można tutaj dodać więcej skutków, ale nam to wystarczy. I nazwiemy na przykład sobie Spotify Off. O, na przykład w ten sposób. Dzięki temu co będziemy widzieć? Będziemy widzieć, że procedura pierwsza uruchomi nam Spotify, różne funkcje, a druga procedura wyłączy aplikację. Będziemy sobie to wszystko teraz obserwować, jak to będzie działać. Oczywiście możecie dodać sobie znacznie więcej procedur. Tutaj macie sposób użycia, tu możecie sobie zobaczyć, co to jest Bixby, odkrywanie, tu macie różne instrukcje, możecie sobie poczytać, ale pokazuję Wam to tak samo jak tworzenie niestandardowych procedur, znajdowanie uruchomionych procedur, a znajdować można bardzo prosto, bo widzimy je po prostu. Tu. Jeżeli chcemy, to możemy daną procedurę po prostu wyłączyć suwakiem, i wtedy ona jest po prostu nieuruchomiona. A jeżeli zaraz uruchomi się procedura Spotify Off o 17.38, to ona się po prostu pojawi w zakładce uruchomione. No dobra, teraz przesunę pasek w dół, żebyście widzieli, co się będzie działo o godzinie 17.38, czyli dosłownie za chwilę. Czekamy jeszcze chwilę. Ok, jest 17.38. i jak słyszycie, uruchomiła się Playlista Spotify program się uruchomił, uruchomiła się Playlista włączyło się WiFi włączył się Bluetooth co tam jeszcze mieliśmy, filtr światła niebieskiego wszystko nam się tu powłączało, NFC i tak dalej, prawda? tak więc wszystko w najlepszym wypadku Dolby Atmos także się nam tutaj włączyło wszystko się po prostu uruchomiło tak jak my chcemy, tak więc jak widzicie dosyć funkcjonalna rzecz ale spójrzcie, cały czas ta Playlista nawet jak sobie będzie tutaj działać o, proszę bardzo, ja sobie to ściszę, żeby tam żadnych praw autorskich oczywiście nie było problemów. I teraz tak, ta playlista sobie działa. O 17.38 ta playlista powinna się zatrzymać, bo ustawiliśmy tylko na jedną minutę. Więc cały czas na razie sobie gra. Czekamy, aż się przycisk, pauzy zmieni na play. I automatycznie o 17.39 jest też procedura ta druga, która wyłącza aplikację. I tak, jak mieliście okazję zaobserwować, procedura druga wyłączyła aplikację. Czyli i zatrzymało się odtwarzanie i od razu wyłączyła się tu aplikacja Spotify. Jeżeli nie ustawiłbym tej drugiej procedury, aplikacja byłaby cały czas uruchomiona, tylko żeby zatrzymało się odtwarzanie. No, i jak widzicie, WiFi się wyłączyło, Bluetooth się wyłączyło, wszystko automatycznie się powyłączało. Bardzo fajna rzecz, i tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, od razu kategoryzują się tutaj te dwie nasze procedury, która jest aktualnie uruchomiona, która już jest nieuruchomiona, i tak dalej. W każdej chwili możemy dodać sobie tu procedury, dopasować sobie wszystko do własnych potrzeb. Jest to chwila klikania, ale gdy to Popanujemy, będziemy wiedzieć, że możemy sobie nasz smartfon poustawiać, niemal zaprogramować, bo tak można byłoby to nazwać: zaprogramować sobie do automatycznego wykonywania różnych czynności w zależności od różnych wyzwalaczy. Tak więc, podczas ładowania smartfona, na przykład coś będzie się działo. Podczas gdy moc sygnału jest zbyt niska, to się na przykład coś wyłączy, coś się włączy. Eee, zobaczcie, to wszystko można sobie tu skonfigurować. I tu otwarta aplikacja, gdy jest na przykład otwarta jakaś aplikacja, to coś ma się wydarzyć. Dotknięto przycisku Start, to coś ma się wydarzyć na przykład, tak? Tak więc opcji jest tutaj wiele. Myślę, że spodoba Wam się ta kwestia Bixby Routines. Mam nadzieję, że omówiłem to w sposób szczegółowy. I pamiętajcie, że jeżeli daną procedurę chcecie, możecie suwakiem sobie wyłączyć. Nie trzeba całego Bixby Routines wyłączać. A druga sprawa jest taka, w każdej chwili możecie usunąć daną procedurę możecie w nią kliknąć i sobie na przykład edytować, coś zmienić. Ja na przykład usunę teraz obie dwa zagadnienia, czy obydwie procedury. Jest czysto, zostawimy wszystko w sposób, że tak powiem, podstawowy. W ustawieniach Bixby Routines tu możemy oczywiście skonfigurować co jest konto Samsung Account, ale mamy to raczej zrobione już na samym początku. Pokaż ikonę i Bixby Routines, jeżeli chcemy, to możemy ją sobie tutaj do ekranu aplikacji dodać, bo jej domyślnie nie ma. E, tu usługę niestandardową możemy sobie włączyć, jeżeli chcemy takie, żeby te podpowiedzi były bardziej bogatsze o większą ilość różnych e, procedur tych takich w odkrywaniu w tej zakładce, powiadomienia też możemy sobie tutaj poustawiać względem własnych potrzeb. I chyba wszystko wam omówiłem, tak więc zachęćcie się najpierw do tego, żeby włączyć sobie Big Routines, czyli tutaj. Uruchomcie sobie Bixby Routines, wejdźcie sobie do tego, zobaczcie, jakie są przykładowe, powchodźcie sobie do każdej, zobaczcie, co by można było, że tak powiem, zainspirować je. O, że na przykład Urządzenie Bluetooth podłączone, i tu wybieramy tam urządzenie, tak? Bo możemy sobie tu wybrać urządzenie, na przykład w samochodzie Al Alpine CD. Proszę bardzo, gdy będzie podłączone radio w samochodzie, to na przykład głośno odczytuj powiadomienia, otwórz muzykę, odblokuj telefon, orientacja ekranu, Jak widzicie, to może bardzo wszystko ułatwić nam życie. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że bardzo dokładnie omówiłem kwestię związaną z funkcją Bixby Routines w najnowszych smartfonach Samsung Galaxy. W tym wypadku Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. I oczywiście zachęcam was do komentowania, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i takie tam. Cześć.